Państwa bardzo serdecznie w imieniu organizatora. Organizatora wyjątkowych targów Letniego Uniwersytetu Zdrowia, edycji Kocham Zioła. Witam razem z naszymi partnerami, Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, jak również partnerami merytorycznymi, Instytutem Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, Pełni Zdrowia, Centrum Medycyny Naturalnej i Psychoterapii. Pragnę podziękować wszystkim partnerom wydarzenia za ogromny wkład w organizację tego wyjątkowego na skalę dzisiejszej rzeczywistości wydarzenia. Dziękuję również moim wspaniałym współpracownikom za nieoceniony trud w realizacji Letniego Uniwersytetu Zdrowia. Tą piękną ucztę medycyny naturalnej zorganizowaliśmy z myślą, by udostępnić wiedzę w obszarze zintegrowanych działań prewencyjnych, które staną się niezbędnym elementem życia w nowym wymiarze swoistej rewolucji kulturowej. Zadaniem naszych partnerów wydarzenia, a więc naukowców i specjalistów, zwłaszcza medycyny naturalnej, jest poszukiwanie nowej metodologii utrzymania zdrowia. Bogaty program wydarzenia, który został publikowany na stronach Biolitu, ale również jest w biurze organizacji targów, tworzony był z myślą o ludziach poszukujących odpowiedzi na pytanie, jak w prosty i dostępny sposób stosować profilaktykę zdrowotną, mając dostępnych wokół nas metod i narzędzi naturalnych. W pierwszej edycji nasze myśli skupiły się na polskich ziołach. Można powiedzieć, że to nasze dobro narodowe, niedocenione i przez wielu zapomniane. Ale nie tylko. Moim natchnieniem w dzisiejszej rzeczywistości stała się ponadczasowa filozofia wymiaru medycyny propagowanej przez profesora, a przede wszystkim filozofa ludzkiego życia Juliana Aleksandrowicza, który publikował w swoich opracowaniach naukowych unikalną wiedzę, w centrum której znajdował się człowiek jako integralna cząstka biosfery. Według profesora w nowej metodologii medycyny, aby poznać człowieka w jego doli i niedoli, nie wystarczy badanie najsubtelniejszymi metodami fragmentów jego ciała, lecz przede wszystkim badanie świata, w którym żyje i którego jest cząstką, zdrowotnie z nim sprzężoną. Dlatego Biolit jako organizator wydarzenia, doświadczony we współpracy naukowej z Syberyjskim Uniwersytetem Medycznym w Tomsku, pragnie zapewnić dostęp do tej wiedzy, unikalnej wiedzy o podłożu naukowo-badawczym, inspirujący program wydarzenia obejmujący tak istotne dla zdrowia tematy jak zdrowej kuchni, zdrowej żywności, historii zielarstwa, stosowania ziół, licznych warsztatów, konsultacji, pokazów muzycznych, pozwoli Wam spojrzeć szerzej na zasób możliwości stworzonych przez naturę i podnieść świadomość Waszej egzystencji w dzisiejszym wymiarze. Natomiast wspaniali przedsiębiorcy, którzy tworzą produkty z myślą o zdrowiu, zaprezentują nam podczas targów swój trud i gotowe do nabycia narzędzia. Tworząc to wydarzenie w niewątpliwie trudnym czasie, musimy zdać sobie sprawę. Nasza inteligencja i nasze wysiłki są coś warte tylko w służbie miłości. I z całą miłością dla Państwa przekazuję głos Joasi Nesterowicz, która reprezentuje Instytut Zielarstwa Polskiego, jeden z najsłynniejszych instytutów w Polsce, właściwie jedyny na taką skalę, o takim potencjale naukowym. Witam Państwa, bardzo dziękuję Halince za przemiłe słowa wprowadzenia. Szanowni Państwo, dzisiaj mam przyjemność prowadzić zajęcia w wyjątkowym dniu. Jak Państwo doskonale wiecie, 15 sierpnia od zawsze był poświęcony Matce Bosce Zielnej. Jest to dzień wyjątkowy dla ziół i dla zielarzy. I Szanowni Państwo, prowadząc wykład Zioła między magią a religią, nie sposób nie zacząć od dzisiejszego święta i od informacji, cóż te wianki ziołowe oznaczały. Szanowni Państwo, ja patrząc nieco historycznie na funkcję ziół, mam wrażenie, że niezależnie od obowiązującej religii, od wiodącej religii, zioła towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów. I stanowią taki łącznik pomiędzy zarówno religią, magią, pomiędzy obrzędami, które obowiązywały dawniej, a które w chwili obecnej również funkcjonują. Szanowni Państwo, ten bukiet, który mam ze sobą, jest typowym, przykładowym bukietem, który nosiliśmy i nosimy w dalszym ciągu w dniu dzisiejszym, aby go poświęcić. Jaka była jego rola?
Po pierwsze, był złożony z prostych, najprostszych ziół, które występowały w otoczeniu domostwa. Były to, tak jak i dzisiaj tutaj w tym bukiecie, był to wrotycz, była to koniczyna, była to cykoria, krwawnik, wiele jeszcze innych ziół, właśnie tych najprostszych, tych otaczających nasze domostwo. Czemu zioła te gorzkie? Bo te gorzkie miały odpędzić zło, miały odpędzić chorobę. Mięta, koniczyna, krwawnik to zioła, które miały służyć zdrowiu. Po poświęceniu przynoszono je do domu, gdzie pod świętym obrazem były przechowywane aż do następnego roku. Szanowni Państwo, jeżeli nie daj Boże zdarzyło się niedomaganie w domostwie, to właśnie wiązki tych ususzonych ziół parzono w postaci naparów i pito, aby wspomóc zdrowie domowników. Ale trafiało również do pasz, do zwierząt, żeby uchronić je przed chorobami i żeby zapewnić dostatek. Kolejna rzecz. Te suszone wiązki były podkładane pod poduszki osobom chorym, żeby ukoić ich cierpienia. A zmarli dostawali fragment takiego bukietu, aby spoczywać w pokoju. Zioła dzisiaj święcone mają wyjątkową moc. Jak Państwo doskonale wiecie, ten moment, ten dzień gwarantował również dobrobyt i dostatek w domu. Gospodynie w tym dniu piekły słodkie wypieki, w tym dniu biesiadowano i drzwi chaty były otwarte dla wszystkich sąsiadów. To był dzień, w którym cieszono się z tego, co natura już nam dała i prosiliśmy o to, aby w dalszym ciągu tymi łaskami nas darzyła. I w dniu dzisiejszym również ja Państwu przekazuję, niech się darzy. Niech każdemu z Was będzie bogato, obficie i zdrowo. Szanowni Państwo, jak wspomniałam, zioła mają taką moc łączenia tego, co było z tym, co jest. W związku z czym chciałabym Państwa dzisiaj zaprosić na wykład Zioła między magią a religią, które wspomni nie tyle o obecnych czasach, co o czasach przeszłych. Niemniej, jak się okaże, rola i funkcja ziół, niezależnie od czasu, dla człowieka pozostaje nadal taka sama. Szanowni Państwo, przenosimy się zatem do ziół między magią a religią. Może jeszcze chwila słowa wstępu. Reprezentuję Instytut Zielarstwa Polskiego. Jak już wspomniała Pani Halinka, od 15 lat zajmujemy się kwestią zielarstwa i szkoleń w tym zakresie. Początkowo były to kursy z zakresu towaroznawstwa zielarskiego. Od kilku lat jest to również zielarz fitoterapeuta, a w chwili obecnej również kursy związane z naturopatią. Muszę Państwu powiedzieć, że pomimo całego nieszczęścia, które dzieje się w chwili obecnej w związku z sytuacją zdrowotną, jest to moment bardzo przełomowy. Przełomowy na tyle, że w wielu osobach otworzyło się takie okienko przeznaczone tylko dla natury i dla przyrody. Okazuje się, że przy najczęstszych dolegliwościach, z którymi kiedyś biegaliśmy do lekarza bądź do apteki, w chwili obecnej, biorąc pod uwagę poziom ryzyka, który z tymi wizytami się wiąże, wiele osób doszło do wniosku, że może warto byłoby sięgnąć do mądrości ziół. Bardzo mnie cieszy takie podejście, bo faktycznie w ziołach jest olbrzymia moc zdrowotna. O ich walorach będziemy za chwileczkę też mówili. Bez wątpienia kolejni prelegenci również to będą podkreślali. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę, że niezależnie od tego, jak blisko i jak na bardzo wyciągnięcie ręki są zioła, to trzeba mieć olbrzymią wiedzę, żeby one mogły służyć zdrowiu. Pamiętajcie, że wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, zależy tylko od dawki. To słowa Paracelsusa, które są aktualne do dnia dzisiejszego. Stąd olbrzymie zainteresowanie zielarstwem, ziołami i wiedzą fitoterapeutyczną, która ma służyć Waszemu zdrowiu. Ale żeby tak było, musi być pozyskiwana z rzetelnych źródeł od osób, które rzeczywiście tym się zajmują od wielu lat, które mają doświadczenie zarówno w praktyce, jak i w teorii. I tu cieszę się, że mogłam się z Państwem spotkać, że mogę taką wiedzę również Państwu przekazywać i że kolejni prelegenci będą stanowili to rzeczowe źródło, z którego można czerpać całkowicie bezpiecznie. A teraz wracamy do wykładu. Jak wspomniałam, wykład między magią a religią ma charakter opisowy, historyczny i kulturowy. Jest formą podsumowania szerokiej funkcji, jaką zioła pełnią nie tylko w sferze zdrowotnej. I tu trudno byłoby nie powiedzieć o początkach. Zdecydowana część starożytnych cywilizacji doskonale znała wiele roślin leczniczych. Całej masy eksperymentów własnych, często ze skutkiem śmiertelnym, bo doskonale Państwo wiecie, że te zioła, które są
przyswajane przez rośliny, niekoniecznie muszą służyć, przyswajane przez zwierzęta, niekoniecznie muszą służyć zdrowiu człowieka. I początkowo podpatrując zwierzęta, no, zdarzały się błędy, które kończyły się zaburzeniami zdrowia, a w niektórych wypadkach również skutkami śmiertelnymi. Niemniej prekursorami fitoterapii rzeczywiście były zwierzęta. Człowiek naśladując starał się gromadzić te informacje. Bardzo często były to przekazy ustne. O właściwościach roślin leczniczych, odżywczych, kosmetycznych. Wiedzę tę gromadzono setkami lat, opisywano i z różnym powodzeniem stosowano. Jednak dopiero w czasach średniowiecza informacje te zostały spopularyzowane przez czarownice. Jakby nie brzmiało to kontrowersyjnie, to trzeba mieć świadomość, że początkowo wszystkie działania związane z leczeniem, z ziołolecznictwem, z fitoterapią były zwykle rezerwowane dla kapłanów, dla najwyższych kast, i wiedza ta była ściśle strzeżona. Natomiast lud leczył się swoimi metodami, mniej lub bardziej pewnymi. I cóż się okazało? Że właśnie za pomocą świątynnych służek bądź nadwornych medyków ta wiedza przedostawała się do zwykłych obywateli. A w tej grupie wyjątkowo podatny grunt do nauki zielarstwa znalazł się wśród lokalnych szamanów, starszych ludu, wiedźm i szeptuch. One to stosując zioła w praktyce, wzmacniając je swymi czarami, sprawiły, że zioła stały się obecne w społeczeństwie niemal na całym świecie, zarówno w klasach wyższych, jak i wśród ludu. Cieszy mnie to, że jest coraz więcej opracowań, które wprost mówią o tej roli czarownic, a może łatwiej byłoby powiedzieć wiedźm. Wiedźm, czyli kobiet, które miały wiedzę. Dzięki swojej wiedzy zielarskiej i fitoterapeutycznej potrafiły bowiem stworzyć wrażenie możliwych do zdobycia rzeczy niemożliwych. Względów ukochanej osoby, uleczenia chorób, zdobycia władzy i bogactwa. No i tu od uzyskanego efektu zależało, czy były to czarownice, czy czarodziejki. W każdym z tych wypadków dalej twierdzę, że podstawowym określeniem, które byłoby najbardziej prawidłowe, jest wiedźma, czyli ta, która wiedzę ma. Istnienie czarownic, czarodziejek i wiedźm nie podlega dyskusji. Niemal każda bajka, legenda czy też podanie czyni z nich swoje bohaterki, obsadzając je zarówno w pozytywnych, jak i negatywnych rolach. Wspólny mianownik tych wszystkich podaniach stanowi olbrzymia moc kobiet. Odrzucania zaklęć zacząwszy, poleczenie chorób i przepowiadanie przyszłości. Szczerze mówiąc, jeżeli ta przyszłość opierała się na stanie zdrowotnym pacjenta, a zależała od działań danej wiedźmy, no to była ona zupełnie, to przewidywanie przeszłości było zupełnie nieźle uzasadnione. Łatwo było bowiem przewidzieć, czy mikstura, która została podana, jest lecznicza czy trująca, a zatem ocena stanu pacjenta w krótkim odstępie czasu była dość prosta do przewidzenia. Niemniej na tamte czasy, przy tamtym poziomie wiedzy, urastało to do rangi niemal magicznej. Jest mi trochę przykro, że prowadząc ten wykład nieco odczarowuje potężną moc wiedźm i czarownic. Pokazuje Państwu, że nie zawsze te cudowne czary wynikały z magicznej mocy. Bardzo często one opierały się po prostu na niezwykłej sile działania ziół i wiedzy, jak ich używać. Właśnie dzięki zdolnościom władza wiedźm i czarownic była wprost niewiarygodna. Ale wynikało właśnie to, o czym wspomniałam, z łatwowierności i ograniczenia współczesnego społeczeństwa oraz dużej zdolności sugestii, jaką kobiety miały wobec swoich odbiorców. Niebagatelną rolę odgrywały też pragnienia klientów, którzy spełnienia oczekiwać mogli tylko za sprawą sił nadprzyrodzonych. A im bardziej absurdalne i trudne do spełnienia było to życzenie, tym większa moc czarownic. Czy zatem tylko te cechy decydowały o niezwykłej popularności czarownic? Jedynie strach bądź pożądanie powodowały, że wiedźmy cieszyły się olbrzymim szacunkiem? Wydaje się, że było coś więcej. Wiedźma, już pierwsze spojrzenie na budowę tego wyrazu sugeruje osobę, która wiedzę ma. I jest to bardzo dużo prawdy. Czarownice oraz, jak się okazuje, bardzo duża grupa osób trudniących się między innymi prostytucją, były spadkobierczyniami starożytnych uzdrowicielek, mądrych kobiet znających lecznicze i trujące właści ziół. Takie informacje dawały władze, która nie była dobrze widziana w kręgach religijnych, niezależnie od kultury i niezależnych od religii. W każdym bądź razie stanowiło to pewien rodzaj zagrożenia właśnie dla tej kasty, która twierdziła, że tylko ona jest uprzywilejowana i tylko ona ma prawo do działań leczniczych, do działań wspomagających zdrowie.
Stąd też uczone kobiety, posiadając wiedzę zielarską, stały się ucieleśnieniem zła i występku. Pomimo zakazów uzdrowicielki, czarodziejki i akuszerki nie zniknęły. Bano się ich, ale ich nadal potrzebowano. To właśnie do nich zwracali się ludzie potrzebujący ulgi w cierpieniu i pocieszenia duchowego. Z dzisiejszego punktu widzenia powiedzielibyśmy, że łączyły pracę zielarza, farmaceuty i psychologa. Dziś zielarze cieszą się ogólnym powodzeniem i szacunkiem. Natomiast przed laty taka wiedza niejednokrotnie kończyła się na stosie. Ale do tego za moment dojdziemy. Efekty pracy wiedźm i czarownic były niejednokrotnie tak spektakularne, że trudno było ówczesnym uwierzyć, że odbywały się one bez konszachtów z nieczystymi siłami. A stąd już było tylko o krok o posądzenie o wsparcie szatana i demonów. Zresztą same zainteresowane często korzystały z tej aury tajemnicy oraz wizerunku kobiet mających dobre układy z diabłem. Po pierwsze, dawano to pewien rodzaj ochrony. Lepiej było nie narażać się na klątwę czy na gniew demona. A po drugie, dawało większe poczucie pewności siebie. Rzeczywiście w czasach, kiedy kobiety te za swoją wiedzę były piętnowane, a jeżeli wspomagały się taką definicją, że mają kontakty z innymi siłami, cieszyły się większą ochroną. Okazuje się, że tylko do czasu. Niemniej jednak wśród ludu było to bardzo istotne. I choć trudno dziś dowieść, ile w pracy czarownic było magii, a ile działania sugestii i ziół, to z pewnością były one zdolne wywołać urojenia i halucynacje, fantazje seksualne, leczyć wiele dolegliwości fizycznych i psychicznych. Aczkolwiek pojawia się pytanie, jakie rośliny wspomagały te czarodziejskie działania? Dzięki czemu wiedźmy latały? Co wzmacniało ich eliksiry? Tak jak powiedzieliśmy, w dniu dzisiejszym jesteśmy w stanie nieco odczarować te magiczne zdolności, bo mamy większe możliwości poznania ziół. W czasach współczesnych dla czarownic większość z ich zdolności była kojarzona z magicznymi, wyjątkowymi właściwościami. Zobaczmy, co się za tym kryje. Za niezwykłe efekty działań czarownic odpowiadały zioła i wiedza, jak je stosować. Okazuje się, że to wiedza była kluczowym elementem. Informacje gromadzone setkami lat, wyciekające z dworów, królewskich świątyń i pustelni. Kiedy raz trafiły na podatny grunt, jakim były otwarte umysły czarownic, stawały się furtką do czynienia zarówno dobra, jak i niewyobrażalnego cierpienia. Wśród tych najczęściej stosowanych znalazły się lulek, tojad, korzeń mandragory, belladonna, mak, proszek z kantarydyny, proszek z hiszpańskiej muchy, szczwół plamisty, bieluń dziędzierzawa, przestęp, grzyby halucynogenne czy sporyż. Warto się przyjrzeć bliżej niektórym z nich. Z racji ograniczonego czasu dziś wybierzemy tylko te, które były najczęstszym elementem magicznych, w cudzysłowie oczywiście, eliksirów. Lulek czarny, zwany także szalejem czarnym, blekotem czarnym, żabim barszczem, lulkiem jadowitym, roślina należąca do rodziny psiankowatych, czyli tej samej co popularne warzywa, takie jak pomidor. Wzrośnie mniej więcej do wysokości 100 cm, ma słabo rozgałęzioną, owłosioną łodygę i jajowate, ząbkowate liście. Kwitnie od czerwca do września, w tym okresie łodyga pokryta jest już dużymi, jasnożółtymi kwiatami w kształcie dzwonka z ciemnym, wręcz czarnym unerwieniem, dość demonicznie wyglądające. Owoce lulka czarnego to torebki wypełnione małymi, czarnymi nasionami, które wyglądem przypominają ziarenka maku. Ta rycina właśnie prezentuje, jak owa roślinka wygląda. Pojawiają się na roślinach od sierpnia do listopada, kiedy to także są rozsiewane przez wiatr. Cechą charakterystyczną tej rośliny jest także zapach, określany przez wielu jako bardzo nieprzyjemny, podobny do rozkładającego się mięsa. Zawarte w roślinie olejki eteryczne powodują, że zarówno kwiaty, jak i liście nie wydzielają zachęcającej woni, a do tego sprawiają, że części te są lepkie w dotyku. Lulek czarny jest rośliną silnie trującą. Ze względu na substancje aktywne bywa jednak przydatny w medycynie. W swoim składzie zawiera mieszankę alkaloidów, z których najwięcej jest atropiny, skopolaminy oraz hioscyjaminy. Każdy z nich to wysoce toksyczna substancja zaliczana do grupy alkaloidów tropowych. Atropina to substancja wywołująca miejscowe znieczulenie, dlatego zawierają ją m.in. leki na wrzody. Zwiększa ciśnienie w oku, do dnia dzisiejszego często stosowana podczas badania dna oka, a także pobudza ośrodek oddechowy. Jest pomocna u chorych na astmę oskrzelową. Oczywiście w dniu dzisiejszym samodzielnie nie przyrządzamy preparatów na bazie tej rośliny, natomiast ona trafiła na stałe do farmacji, gdzie związki z niej pochodne również są wykorzystywane, bądź też sztucznie syntetyzowane,
ale na wzór tych, które były uzyskiwane z lulka czarnego. Z kolei skopolamina ma właściwości przeciwne do atropiny. Wpływa uspokajająco na układ nerwowy, a dzięki swoim właściwościom hamuje drżenie mięśniowe, co jest cenione przy chorobie Parkinsona. Hiosceyamina, zwana także elatropiną, powoduje zahamowanie wydzielania w gruczołach przewodu pokarmowego, a także w gruczołach potowych i ślinowych. Dodatkowo ma właściwości powodujące rozszerzenie naczyń krwionośnych, a w dużych dawkach nawet porażenie obwodowego układu nerwowego. Każdy z tych alkaloidów jest rozpuszczalny w wodzie oraz w alkoholu. Ze względu na powyższe substancje, lulek czarny ma właściwości uspokajające, rozluźniające, usypiające, rozkurczowe i znieczulające. Stosowany był m.in. do znieczulania podczas zabiegów chirurgicznych lub jako maść dla osób, które były poddawane torturom. Ma również właściwości halucynogenne, odurzające oraz przeciwbólowe. I właśnie ze względu na zdolność do uśmierzania bólu cieszył się on dość dużym zainteresowaniem czarownic oraz ówczesnych lekarzy z Grecji i Rzymu. Szanowni Państwo, w opracowaniach właśnie z czasów Grecji i Rzymu starodawnego, średniowiecznego i jeszcze wcześniejszych znajdziemy bardzo wiele podań i informacji medycznych, w których lulek jest dość często wymieniany. Jednak dla czarownic miał on jeszcze jedno bardzo ważne wskazanie. Jak myślicie, jakie? Zawarte w nim substancje aktywne w mniejszych dawkach wywołują halucynacje, omamy i zawroty głowy. Właśnie te cechy zadecydowały, że był on podstawowym składnikiem maści i napojów umożliwiających latanie. Lulek daje uczucie lekkości, wrażenie lewitowania. I to właśnie te cechy spowodowały, że był bardzo często składnikiem pewnego rodzaju maści. Umiejętność ta podkreślała, umiejętność latania podkreślała nadprzyrodzone moce czarownic, budując przekonanie o posiadaniu wyjątkowej władzy wykraczającej poza ludzkie możliwości. Dlatego też na rytualnych sesjach zwanych sabatami czarownic kobiety rozbierały się i smarowały skórę ze szczególnym uwzględnieniem okolic pach, pachwin, odbytu i genitaliów maściami na bazie lulka. Dlaczego? Dlatego, że to bardzo dobrze ukrwione miejsca, a co za tym idzie, substancje aktywne z danej rośliny dość szybko przedostawały się do krwiobiegu. Tak samo nacierały także trzonki mioteł, po czym wkładały je do pochwy. Alkaloidy znajdujące się w substancji na powierzchni kija dość szybko przez błonę śluzową dróg rodnych dostawały się do krwiobiegu. W ten sposób oszołomiony układ nerwowy tworzył wrażenie nie tylko latania, ale także stosunku z demonami. Doniesienia te potwierdzają także inne dokumenty, w tym pisma Krateusa, wyraźnie opisując, iż lulek w odpowiednio dobranej ilości, chodziło tu o sok ze zmiażdżonych maleńkich owoców, wywołuje poczucie lekkości, lewitacji i unoszenia się w powietrzu. Należy jednak pamiętać, że roślina ta jest silnym narkotykiem, a już niewielkie ilości błędnie przygotowanego preparatu z lulka stają się śmiertelną trucizną. Ponadto w dawnych czasach lulek czarny był też idealną rośliną do walki z gryzoniami oraz barwienia ubrań. Jak Państwo widzicie, on był obecny w codziennym życiu, w związku z czym tylko od odpowiedniej wiedzy zależało, w jaki sposób zostanie wykorzystany. No i tu niewielka dawka czyniła już istotną różnicę. Czy będzie to substancja wspomagająca halucynacje i otwierająca umysł, czy też stanie się śmiertelną trucizną. Kolejne, mandragora. Mandragora owiana aurą tajemnicy i od zawsze postrzegana jako atrybut szamanów, czarownic. Bylina należąca do tej samej rodziny co ziemniak, a także wspomniany wcześniej lulek. Rośnie na wysokość około 30 cm i ma bardzo skróconą łodygę. Niemniej najważniejszym elementem mandragory jest oczywiście korzeń. To ryciny dość dawne, przedstawiające wyobrażenie korzenia mandragory, które szczerze mówiąc niewiele różni się od tego, jak rzeczywiście ten korzeń mandragory wygląda w rzeczywistości. Tu mamy mandragorę jako roślinkę żywą. Szanowni Państwo, roślina lecznicza ma właściwości silnie psychoaktywne, stosowana w produkcji środków przeciwbólowych, zwłaszcza w chorobach reumatycznych. W chwili obecnej używana sporadycznie jako składnik o działaniu rozkurczowym. Jako surowiec zielarski wykorzystywany był korzeń, który zawiera alkaloidy, w tym hiosceyaminę, o której wspominaliśmy wcześniej, skopolaminę, atropinę, podobnie jak opisywany wcześniej lulek, choć w nieco innych proporcjach. W średniowieczu i później silnie zgrubiały, rozgałęziony korzeń przypominający sylwetkę człowieka, zwany alrauna, używany był za środek magiczny. Magiczne właściwości miał jedynie ten o humanoidalnych kształtach.
Najczęściej szukano go pod szubienicą, skąd opadające części ciała wisielca miały zapewnić mandragorze doskonałą pożywkę. Według niektórych podań mandragora wyrastała z nasienia skazańca wytryskującego tuż przed jego śmiercią. Była to bardzo często funkcja fizjologiczna, niemniej dopatrywano się w niej wyjątkowych magicznych właściwości. Aby wydobyć korzeń, należało poczynić odpowiednie przygotowania. Zalecano najpierw polać roślinę moczem kobiecym lub krwią menstruacyjną. Następnie można było korzeń ostrożnie i głęboko obkopać dookoła, ale nie wolno go było wyciągać z ziemi. Dla pewności trzeba było jeszcze zakreślić dookoła rośliny trzy magiczne kręgi przy użyciu miecza. Szanowni Państwo, jeszcze raz podkreślę, że jest to wykład historyczny i wskazuje, jak dawniej te rośliny były wykorzystywane. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym i po tym wykładzie nikt z Państwa owych praktyk nie zacznie stosować. W każdym bądź razie odradzam, gdyż jak wiadomo, są to rośliny magiczne. Mandragorę wyciągnąć powinien z ziemi czarny pies, któremu przywiązywano do szyi sznurek, a drugi koniec do rośliny. Twierdzono, że mandragora wyrwana z ziemi wydawała ludzki krzyk, który zabijał tego, który go usłyszał. Tak więc śmierć spotykała najczęściej psa. Korzeń przypominający ludzką postać podobno kiwał główką, gdy zadano mu pytanie, a odpowiedź na nie była twierdząca. Natomiast oszuści bardzo często zamiast mandragory sprzedawali korzeń żeńszenia. Owoc mandragory, czyli jagody zwane jabłkami miłości, był uważany za środek przeciwbezpłodności, pobudzający żądze miłosne, próżność w małych dawkach i głupotę w dużych. Wierzono, że Al-Rauna była stworzona jako w rajskiej ziemi jako pierwowzór człowieka. Jednak nie spodobała się stwórcy i dlatego ją wyrzucił. Odtąd tęskni za rajem i z tego powodu protestuje przy próbie wydobycia jej z ziemi. Korzeń mandragory stanowi nieodłączny atrybut wiedźm, czarnoksiężników i osób uprawiających czarną magię, ale jak Państwo zauważyli wcześniej, równie dobrze trafiła do farmacji, gdzie w chwili obecnej już jest wykorzystywana w znikomej wersji, niemniej jednak przez pewien czas była wykorzystywana. Mandragora od starożytności pojawiała się w recepturach magicznych napojów uspokajających oraz afrodyzjaków. Natomiast Babilończycy i Egipcjanie cenili je ze względu na właściwości narkotyczne i przeciwbólowe. Za czasów Dioskurydesa wino z mandragory lub kawałek korzenia do gryzienia podawany był pacjentom podczas zabiegu chirurgicznych. Mówi się, że Joanna d'Arc nosiła zawsze przy sobie korzeń mandragory, dzięki czemu nie odczuwała tak silnego bólu ran odniesionych w boju, a także podobno żuła ją podczas palenia na stosie, łagodząc tym samym potworne cierpienia. Obawiam się, że sama Joanna d'Arc nie mogła tego już skomentować, w związku z czym pozostaje nam wierzyć podaniom. Jak widać, mandragora rozpala zmysły od dawna, nie dziwi zatem, że używano ją za amulet, ochronę od czarów lub też właśnie symbol ich rzucania. Kolejna roślina, która do dnia dzisiejszego jest wykorzystywana w farmacji, to belladonna, atropa belladonna, kolejna roślina z rodzin psiankowatych. Jej nazwa poświęcona jest parce atropos, odpowiedzialnej za przecinanie nici życia. A druga część nazwy belladonna to po łacinie piękna pani, gdyż Rzymianki używały wyciągów z rośliny jako kosmetyku rozszerzającego źrenice i nadającego im blask oraz skutecznie przyspieszającego i pogłębiającego oddech. Sok z belladony wcierano także w skórę policzków, powodując ich przekrwienie, czyli tak zwane atrakcyjne rumieńce. Trujące jagody belladonny służyły niegdyś do trucia wilków, stąd też polska nazwa, czyli wilcza jagoda. Istnieje także jeszcze kilka nazw zwyczajowych, wilcza wiśnia, psinki czy też leśna tabaka. Piękna, dekoracyjna roślina, którą muszę przyznać, że widziałam również w kilku ogródkach osób posiadających małe dzieci. Nie jest to szczególnie polecane działanie, dlatego że te właśnie czarne jagody wręcz kuszą do tego, żeby je spróbować. Niestety w przypadku małych dzieci może się to skończyć bardzo szybko i bardzo tragicznie. Jest to odporny, wieloletni krzew mogący osiągać do 1,5 metra wysokości, kwiaty są fioletowe, a owoce w formie jagód wielkości wiśni są koloru czarnego o bardzo charakterystycznym, ale jednak nieprzyjemnym zapachu. Smak słodki, nasiona są drobne, brunatne. Belladonna, podobnie jak opisywani wyżej jej poprzednicy, jest również rośliną trującą. Korzenie wyróżniają się obecnością większych ilości ubocznych alkaloidów wzmacniających działanie hiosaminy na mięśnie. Działanie szkodliwe alkaloidów polega na pobudzaniu przechodzącym w porażenie mózgowia, międzymózgowia i rdzenia przedłużonego oraz porażeniu układu obwodowego. Przyjmuje się za dawkę śmiertelną już 10 do 20 owoców u dorosłych, natomiast u dzieci 3-4 jagody. Proszę zobaczyć, jak niewiele potrzeba.
Pierwszymi objawami zatrucia jest silne pobudzenie i euforyczne halucynacje. Następnie pobudzenie nasila się aż do wystąpienia napadów szału, nierozpoznawania otoczenia, światło wstrętu. Występują m.in. zaburzenia mowy, a w końcu utrata przytomności i w skrajnych przypadkach zgon w wyniku porażenia oddechu podczas śpiączki. Biorąc pod uwagę jej właściwości sprzyjające omamom i zaburzeniu jasnego myślenia, nie trudno się domyślić, dlaczego była wykorzystywana w magii. Ponadto po spożyciu dawała rodzaj upojenia, lekkości i pobudzenia. Niemniej ze względu na zawartość atropiny i pozostałych substancji aktywnych obecnie nadal jest stosowana na przykład w okulistyce, a nawet w próbach leczenia choroby Parkinsona. Idźmy dalej. Kantaryda. Prekursor afrodyzjaków, jedna z najpopularniejszych substancji używanej właśnie do zaklęć miłosnych. Otrzymywano ją ze sproszkowanego chrząszcza, mylnie zwanego hiszpańską muchą. Chrząszcze te mają długie, elastyczne skrzydła o złoto-zielonej barwie z metalicznymi refleksami. Owady mają charakterystyczny, silny zapach i cierpki smak. Pojawiają się głównie latem i odżywiają się liśćmi truskawek i lilaków. Z proszku kantarydy, którego substancją czynna jest nazywana kantarydyną, wytwarzano roztwór, który w małych ilościach powodował podniecenie i seksualne pragnienie. Proszę bardzo, sprawca tego niezwykłego eliksiru. Czarownice wiedziały także, że ten sam eliksir w dużych ilościach wywoływał poronienie, podobnie jak roślina o nazwie przestęp. Ze względu na silne działania niepożądane, uszkodzenie wątroby, nerek i pęcherza, stosowanie go wymagało bardzo dużej wprawy i odpowiedzialności. Wystarczyło niewielkie zaburzenie dawkowania i zamiast miłosnych uniesień nieszczęśnik konał w cierpieniach. Ten fakt sprawiał, że czarownicę otaczano niemal czcią, obawiając się, by w zemście za niestosowne zachowanie nie zastosowały swych preparatów, przynosząc ból i tragedię, w tym priapizm, czyli długotrwałą i bolesną erekcję. Szanowni Państwo, żądzy spełnienia oczekiwań wobec swoich ukochanych nie oparli się nie tylko prości ludzie, ale również niektórzy z królów. Tojat. Roślina z rodzin jaskrowatych, zwana także mordownikiem. Liście ma dłoniastodzielne, kwiaty grzbieciste o barwie fioletowej lub rzadziej żółtej. Środkowe działki kielicha jajowate, najniższe eliptyczne, górny hełmiasty. Posiada 8 płatków, z których 2 przekształcone w miodniki z pastorałowato skręconą ostrogą. Owocem jest wielonasienny mieszek. Nasiona listewkowato zmarszczone, brązowo-czarne. Korzeń wrzecionowato lub bulwiasto zgrubiały, dzięki czemu otrzymał nazwę diabelskiego penisa. Swoją drogą korzeń miał dość specyficzną nazwę, natomiast na kwiaty mówiono pantofelek świętej panienki. To tak drugi koniec i druga zdecydowanie nazwa z przeciwległego bieguna. Substancje czynne tej rośliny to przede wszystkim alkaloidy dwuterpenowe, akonityna, akonina, nepelina, mezakonina, dzięki którym ta roślina jest silnie trująca. Akonityna jest najbardziej skoncentrowana w korzeniu, a jej stężenie sprawia, że jest jedną z najbardziej toksycznych substancji naturalnych, jakie istnieją. W przeciwieństwie do wcześniej opisywanych ziół, stosowanie jej nie miało celu uzyskiwania eliksirów miłości, lecz pozbawianie życia tych, których najczęściej na drodze miłości stanęli. Bądź też miłość już dawno ich opuściła, bo jak wiemy, od miłości do nienawiści już tylko krok i w tym pantofelku ten krok najczęściej czyniono. Grecy twierdzili, że roślina ta powstała z piany, którą toczył trzygłowy pies Cerber, gdy Herkules wydobył go z piekieł. Tojat jako trucizna pozwalał na podanie go na kilka miesięcy przed śmiercią ofiary, ponieważ działał bardzo wolno, ale nieodwracalnie, dzięki czemu trudno było wykryć sprawcę otrucia. W czasach cesarstwa rzymskiego był tak popularny, że jego uprawa była surowo zabroniona. Druidzi i czarownice używali go, mieszając z szafranem i wolnymi olejami, do oddymiania mającego chronić przed złymi duchami. W średniowieczu, podobnie jak cykuta, stosowany był jako trucizna sądowa, czyli mówiąc krótko, podawano ją osobom skazanym na śmierć. Kolejne z preparatów, kolejna z roślin, która była używana w działaniach magicznych, to mak lekarski. Jednoroczna roślina uprawna z rodziny makowatych. Mak lekarski większość z nas dość dobrze zna. Proszę zobaczyć, jak specyficzne ma wybarwienie. Bardzo często my go mylimy z tym makiem naszym, dość popularnym. Natomiast tu mówimy o odmianie lekarskiej. Pręciki liczne, słupek o siedzącym, tarczowatym znamieniu. Zawierają nerkowate nasiona o średnicy od 0,9 do 1,5 mm o barwie zależnej od odmiany. Od brunatno-białych przez czerwono-fioletowe po niemal czarne.
Surowcem zielarskim są makowiny, używane do produkcji alkaloidów, głównie takich jak morfina, kodeina czy papaweryna. Surowcem zielarskim są także nasiona, zawierające bardzo dużo kwasu linolowego, wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, cynku i manganu. Znajdują się w nich też aminokwasy oraz sporo błonnika. Udokumentowane relacje stosowania opium w uśmierzaniu bólu pochodzą z Azji Mniejszej z roku 1500 przed naszą erą. Uprawę maku w celu uzyskiwania opium prowadzi się od około 2000 lat, a w XIX i XX wieku dokonano wyizolowania z opium licznych alkaloidów, opisania ich właściwości, a także opracowania półsyntetycznych lub syntetycznych pochodnych związków chemicznych, często o znacznie większej skuteczności. Morfina i kodeina to najważniejsze i stosowane na najszerszą skalę alkaloidy uzyskiwane z maku lekarskiego. Mają działanie przeciwbólowe, przeciwkaszlowe i przeciwbiegunkowe. Morfina, choć znano ją już wcześniej, oficjalnie została odkryta w 1830 roku jako alkaloid opium i otrzymała nazwę na cześć Morfeusza, boga marzeń sennych w mitologii greckiej. Rzymianie Dioskurydes i Celsus przepisywali ją między innymi na ból głowy, epilepsję, zawroty głowy, astmę, gorączkę, trąd, melancholię i choroby kobiece. W Chinach popularne były przy leczeniu bezsenności i biegunki, natomiast w Europie pod postacią laudanum na bazie opium, żwina, szafranu, goździków i cynamonu stosowane było jako popularny lek przeciwbólowy. Opium ma niezwykle barwną historię, ale to pozwolę przekazać, starając się jak najszybciej dojść do sedna naszego wykładu. W rękach czarownic mogło służyć zarówno jako upragniony eliksir, jak i narzędzie przyczyniające się do ubezwłasnowolnienia i uzależnienia. Wszystkie powyżej omówione rośliny i substancje zwierzęce stanowią tylko ułamek tego, co porządna czarownica miała na swoim warsztacie. Rośliny lecznicze były podstawą większości działań oraz stanowiły składnik niemal każdego zdrowotnego bądź toksycznego eliksiru, a co za tym idzie, można by je wymieniać i opisywać godzinami. Dziś z racji ograniczeń technicznych jest to tylko wstęp do tego, z czym można się zapoznać na naszych zajęciach, na naszych wykładach, gdzie etnobotanika, gdzie historia zielarstwa również ma swoje miejsce. I wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Wracając do naszego wykładu, czarownice, czarodziejki i wiedźmy. Jakby nie nazwać tych kobiet, były one swego rodzaju prekursorami lekarzy i farmaceutów. Rozpalały wyobraźnię nie tylko im współczesnych, ale także stały się natchnieniem dla wielu pokoleń malarzy, pisarzy i poetów. Posiadając potężną wiedzę nie tylko zielarską, ale także z zakresu psychologii, naturoterapii, ekologii, stanowiły źródło pocieszenia i nadziei dla cierpiących psychicznie i fizycznie. Ich moc była kluczem do szczęścia, miłości i bogactwa. I choć za swoją pozycję niejednokrotnie płaciły życiem, do dnia dzisiejszego czerpiemy z ich wiedzy o roślinach leczniczych. Natomiast zachęcam wszystkich Państwa, aby tą wiedzę o roślinach leczniczych również w tradycyjnym, współczesnym znaczeniu pogłębiać i poznawać. Jest nam w obecnych czasach szczególnie potrzebna. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na kolejne wykłady. Witam. Dziękuję Tobie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy i chciałbyś wesprzeć moją trudną pracę, to w opisie pod filmem znajdziesz numer konta. Dzięki śliczne za każdą wpłatę. Pozdrawiam pięknie, Artur.